Pani Kasiu, ktoże tak powiem, buja, ajajaj. No, także dzwonił do mnie znany reżyser. Proszę sobie wyobrazić i prosił, żeby mu aktorkę do roli przygotować. Nie wiem skąd ten pomysł. Cóż ja, w końcu zwykły, prosty reżyser, znaczy trener piłkarski. No ale jak dzwoni ktoś taki jak on, a wiadomo kto, to mu się nie odmawia. Zwłaszcza jak mamy taką piękną panią. Dziękuję. No. Środowisko znam. Nie powiem tego. Tomka Karolaka zna pani? Tak. Z Borysem, no, jak mu tam, Schmidtem. Szycem. No, Szycem, Schmidtem znam obu. Pracowałem i z tą, no, jak ona, Wajda, Andrzej, też coś tam. Tak, dzwonił do mnie Patryk. Tak, ja z nim też jestem po imieniu. Szczerze? Tylko szczerze. Pani mi wygląda na taką bardziej romantyczkę. A u niego, wie pani, to trzeba raczej ostrą. Są wyrazy na K, na CH. Na P. Tak? I na J. A, właśnie. Tylko wie pani, u niego to trzeba powiedzieć w całości. Potrafiłaby pani tak w całości powiedzieć? No na przykład taki cytat jednego selekcjonera. K***a w mać, co ty k***a robisz, k***a cię je... Wie pani, normalnie ja się tak nie wyrażam. Może czasami na boisku się wyrwie. Potrafiłaby pani tak powiedzieć? Spróbuję. K***a w mać, co ty robisz, k***a cię jebany. O. Widzi pani, ja tu usłyszałam pewną nieszczerość. Tak, bo niby pani mówi, k***a w ch***a, co ty robisz, k***a jebany. A ja słyszę, Haroldzie, a może byśmy się spotkali po teatrze u mnie w buduarze. Bo to nie może być moralność pani Dulskiej, tak? Tu trzeba raczej polecieć Macbethem. I to takim na sterydach. No, ja też czułam, że tak mi nie weszło, to nie była ta intencja. Dobra, spróbujemy. K***a w ch***a mać, co ty k***a robisz, k***a się jebany? O, i już jesteśmy bliżej, tak? Tylko teraz to pani powiedziała tak, jakby to było u Zanussiego. A tu trzeba ostro, ale jednocześnie z elementem zabawy. Tak jak piłka brazylijska. A ja bym zrobiła bardziej jak wyspiarski futbol. Taki bezpośrednio, centra i bach. Tak, świetnie, genialne. Proszę. Co ty Nie. K***a w ch***ać, co ty k***a robisz, k***a? Jebany! Kocham panią! Yes. Halo. O! Czekaj. Dam cię na głośny. Słuchaj, jest pani Kasia i ty posłuchaj, jak ona mówi. K***a w ch***i mać, co ty robisz, k***a, k***a jebany! Słuchaj, ja nic nie rozumiem, bo tam jest wypikane, no. Bo ja ci nie mówiłem też, to będzie inny film. Ja teraz robię hermetyczne, psychologiczne kino, takie w stylu Zanussiego bardziej, także pod tym kątem myślcie. Aha. No i pamiętaj, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, no. Ja nie chcę potem na planie żadnych dubli. Duble to sobie możecie w domu robić. Pozdrawiam. No i pięknie.